To Gra Legia, kolejny odcinek naszego programu. Jesteśmy przy Łazienkowskiej. Słyszymy się po krótkiej przerwie związanej z urlopem drugiego prowadzącego. Z pracą poza granicami Warszawy. O tak, Bogusław Leśnodorski, Jacek Mazurek jest z nami również. Ja nie byłem nigdzie. No ale byliście wszyscy, jak widziałem na turnieju Legia Cup, o którym dzisiaj będzie sporo, także Maciej Szymański jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry. To od czego zaczynamy? Wiem, od czego zaczniemy i teraz zupełnie serio, bo czasami atmosfera w naszym programie jest... Mi się nie dałeś przywitać, więc ja też chciałem powiedzieć dzień dobry. No tak, ale zabrałeś głos, dobra. Okej, ale teraz zupełnie serio. Co sądzicie o tej konferencji prasowej Zbigniewa Bońka, czy w ogóle... Tej sobotniej jest sens rozpatrywać to, co wydarzyło się w Paryżu w miniony piątek w kategoriach Euro 2016? Jest sens mówić o tym, czy odwołać, czy nie odwołać, czy przenieść, czy nie przenosić? Czy w ogóle jest zasadne takie... Bo tutaj akurat ta odezwa prezesa, żeby nie dyskutować o tym, bo daje się narzędzie do rąk terrorystów, także no, te psychozę, którą oni sieją, no, jest okej, okay, tak? Tylko pytanie, czy rzeczywiście należy obok tego... Przecież dzisiaj Jerzy Dudek na przykład w przeglądzie sportowym mówi, że... Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest ono najważniejsze i dopuszcza, że we Francji to Euro się nie odbędzie. Ja powiem tak, konferencji nie oglądałem. No przekaz, mówię ci, jaki był. Uważam, że jeszcze jest na tyle dużo czasu, że w najbliższych miesiącach nie ma sensu na ten temat dyskutować, a zakładam, że poważni, odpowiedzialni ludzie podejmą taką decyzję, że jeśli będzie realne ryzyko, to po prostu trzeba będzie to przenieść, no i tyle. A dzisiaj nie jest to czas, żeby o tym rozmawiać. No, tylko, że... Myślę, że przez najbliższe miesiące jeszcze dużo się z tej sprawie zdarzy i będziemy mieli jakąś tam jasność sytuacji, jak to tak naprawdę wygląda. No, ale później może nie być czasu, żeby ewentualnie przenosić. Nie wiem, ile czasu jest potrzebne na przygotowanie, ale myślę, że nie mamy na to wpływu, więc może nie ma sensu o tym dyskutować. Sądzę, że najbliższe dni, miesiące pokażą, jak świat sobie i Europa poradzi z tym problemem. Natomiast bez wątpienia jest tak, że to jest pierwszy moment taki, który cała ta, powiedzmy, dyskusja rozpoczęta już właściwie lata temu po zamachu w Nowym Jorku dotknęła bezpośrednio sport, no bo raczej świat sportu gdzieś był na, nie był bezpośrednio lub bardzo blisko związany z tymi wydarzeniami ostatnich lat i w kilku różnych miastach, a teraz widzę, że to jest tak, że ludzie sportu wszelkiego rodzaju narodowości, jak i dyscyplin dużo bardziej są zaangażowani i tak poczuli, że ten problem również dotyka sport bezpośrednio. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do spraw, o których chcemy podyskutować. Legia Cup to dwudniowy turniej. Maćkowi się upiekło wypowiedzi. Tak, tak, no właśnie. No tak, ale proszę bardzo. Nie, na pewno są jakieś alternatywy ewentualnie szykowane moim zdaniem, ale to chyba rzeczywiście za wcześnie, żeby coś mówić konkretnie i ta sytuacja jest na tyle dynamiczna, że to się jeszcze może wiele zmienić. No dobrze, to teraz Legia Cup, kolejna edycja tego turnieju, rocznik 2005, wystąpił w rywalizacji 10 naprawdę topowych zespołów europejskich, podzielonych na dwie grupy. Być może to nie jest obiektywne, ale jak dla mnie to była organizacja tego turnieju na poziomie absolutnie europejskim, o czym zresztą mówili, czytałem to dzisiaj zresztą, przedstawiciele wszystkich klubów, które tutaj przybyły, tak angielskich, Chelsea, Tottenham, Manchester United, czy też Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turyn, czy też nawet tych Sparty, drużyn mniej renomowanych, jak Sparta Prawa Europa Team, tak się nazywa ta drużyna niemiecko? Team Europa. Team Europa, przepraszam, niemiecko-czeska. Tam chyba też byli Litwini. Litwini, Łotysze. Tak, z Prebałtyków było też kilku chłopaków. No dobrze, to o walorach sportowych tej imprezy teraz pomówmy. To może nie o walorach sportowych, to uważam, że to jest nasz bardzo duży sukces. Chciałem jeszcze raz tutaj obu panom obecnym pogratulować, jak i również wszystkim osobom, które były w organizację tych zawodów zaangażowane i też miałem takie wrażenie i cieszę opinię innych, że to był turniej zorganizowany na europejskim poziomie i to jest fajne. Jacek, a może o walorach sportowych ty trochę powiesz? Tak, bo ja będę miał masę pytań i to są pytania też zadawane przez internautów.
Ja może jak zwykle będę bardziej spokojny, ponieważ nie zajmujemy jakichś dobrych pozycji na tych turniejach. Natomiast z perspektywy 15 lat najbardziej cieszy mnie to, że w krótkim okresie czasu, bo jednak w rozwoju klubu, akademii, nie jest to jakaś ogrom czasu, 15 lat, doszliśmy do takiego poziomu, że przyjeżdżają na Legię najlepsze kluby europejskie, czyli można powiedzieć światowe. I wiemy, że już na tym poziomie, czy selekcja, czy wstępny poziom szkolenia zawodników w tych klubach jest na najwyższym poziomie, bo w większości tych klubów też byliśmy, obserwujemy ich metody szkoleniowe i jak 15 lat temu chcieliśmy, żeby rywalizować na poziomie Warszawy, za kilka lat na poziomie Polski, to teraz już wiemy i dochodzimy do tego, co dzieli nas od tych najlepszych klubów. Sądzę, że jeżeli będzie cierpliwość i te wnioski będą nasze udane, za kilka lat naprawdę będziemy mogli rywalizować nawet z tymi drużynami. A ja muszę tutaj powiedzieć, że widzę, że Jacek w taką konwencję tłumaczenia się przyjął. Ja w ogóle ciekaw jestem, Szymek, twojego zdania, później ja powiem swoje obserwacje. Teraz mam je wypowiedzieć? Tak. Ja nie wiem, czy ono jest istotne dla kibiców, ale... No jak jesteś... Masz syna, którego tutaj budujesz i bardzo skrupulatnie planujesz karierę. Nie wchodźmy na ten temat. Wiesz o tej piłce dziecięcej więcej niż powiedzmy 99% społeczeństwa. Tak, w kwestiach, w aspekcie piłkarskim, stricte piłkarskim, jak i przede wszystkim ruchowym, mam wrażenie, że te dzieci, zwłaszcza z drużyn angielskich, one wcale nie muszą być wyższe, nie muszą być silniejsze, natomiast poruszają się w inny sposób. I nie dotyczy to tylko tych chłopców, które no, prawdopodobnie mają inne uwarunkowania genetyczne wynikające z tego, że mają czarnoskórych rodziców, bądź też są to małżeństwa mieszane, bo takie też... No, takich było też bardzo dużo. Takich było sporo, tak, zwłaszcza w drużynach angielskich, ale... Nie, w Benfice, w Ajaxie również. No, ale te dzieci, które nie pochodzą albo nie mają przodków swoich z Afryki, prezentowały się wyśmienicie pod tym względem motorycznym. I to w znakomity sposób ułatwiało im też wchodzenie, nie chcę powiedzieć w schematy, piłkarskie. A mówiłem, ale co? Ale dyskutowaliśmy na ten temat, że jak ważne jest przygotowanie motoryczne i ruchowe u dzieci. Ale absolutnie, ja podzielam twoje zdanie. Ale ja ci mogę powiedzieć na przykład również moją obserwację, bo później oddamy głos fachowcom, bo ponieważ ja ten rocznik 2005 widziałem może ze dwa razy wcześniej, ale widziałem rocznik 2006 wiele razy w ostatnich miesiącach. Jedną z takich kwestii, o których nie bierzesz pod uwagę, że ta ruchomość i te wrażenie, powiedzmy takie artystyczne, w dużej mierze wynikało to z pewności siebie tych chłopaków. Oni są umiejętności piłkarskie niesamowicie ograni. Cały ten turniej nie robił na nich żadnego wrażenia. Ja widziałem mecz rocznika 2006 z rocznikami 2005, czyli z chłopcami fizycznie lepszymi, którzy powiedzmy estetycznie sposób grania w piłkę, strzały z dystansu, rozgrywanie od tyłu naprawdę wyglądało dużo, dużo lepiej niż tych chłopaków czasami z 2005 naszego rocznika na tle nawet takich drużyn, które fizycznie nad nimi nie dominowały. I w dużej mierze, o czym zapominamy, to jest kwestia ogrania i takiej pewności siebie. To znaczy nasi ewidentnie nie czuli się pewni siebie na tym boisku, a tamci chłopaki wychodzili na pełnym luzie, bawili się tą piłką i grali to, co najlepiej umieją. W mojej ocenie w gro naszych zawodników grało na typu 60-70% swoich umiejętności, a tamci potrafili grać na 90-100 i się tym bawić. No tak, ale też... Bo grają tych turniejów po kilkadziesiąt w roku. Ale to jest jedna sprawa, ale druga... No... To samo zaobserwowalibyśmy, gdyby rzecz dotyczyła seniorów. No pewnie tych chłopców też, którzy mają świadomość już dosyć szeroką, przytłoczyło to, że to są goście w takich samych koszulkach Manchesteru, jak występuje pierwsza drużyna, w takich samych koszulkach Ajaxu i tak dalej. No nie, i tak dalej. My występujemy w takim turnieju tak obsadzonym i z taką, powiedzmy, rangą raz w roku u nas. A oni grają u siebie w Londynie na przykład samym z Arsenalem, z Chelsea, z Manchesterem, z Tottenhamem, ze wszystkimi klubami, powiedzmy, na co dzień. I nie jest to dla nich wydarzenie, tak? I... Właśnie to też jest no, funkcjonowanie w pewnym, w pewnym środowisku, bo tak jak tutaj mówimy, w większości drużyn były te jednostki albo mieszane, tak, albo trochę zawodników czarnoskórych i to też jest tak, że jeżeli ci zawodnicy
no, europejscy rywalizują z nimi na co dzień, to też się adaptują do pewnych wymagań, które niesie trening, które niesie gra. I tak jak tutaj wspomnieliśmy, no, rywalizacja na co dzień z takimi drużynami czy z takimi zawodnikami o takich predyspozycjach powoduje, że pozostali są w stanie wejść na ten poziom. I ja uważam, że kilku naszych zawodników też byłoby w stanie wejść na ten poziom przy nawet takim samym procesie treningowym, ale jeżeli tylko by rywalizowało częściej na tym poziomie po prostu. A to jest tylko kwestia rywalizacji waszym zdaniem, Jacek? My wielokrotnie tu zdradzimy, znaczy, trochę tajemnicę. Ten aspekt, ja tłumaczyłem w pewnym sensie ten aspekt sprawności ruchowej, takich artystycznego wrażenia polegającego na tym, jak sam to ująłeś, jak oni się ładnie ruszali. Bez piłki nawet. Nawet bez piłki. I to jest w mojej ocenie jednym z aspektów, jest kwestia właśnie taka mentalna, że nasi byli dużo bardziej spięci, przyjęci, ale też nie na tle wszystkich, ale tych topowych dużo szczególnie. A drugi, to co ja, jeśli taka była twoja teza, to ja ją potwierdzam, że my dużo, szczególnie rodzice dużo większy nacisk kładą na liczbę spędzonych minut na boisku, zamiast zająć się tym, żeby ci chłopaki, nie wiem, robili fikołki, spędzali czas na trzepaku, na basenie, pływali i robili rzeczy, które spowodują, że oni będą na poziomie ogólnorozwojowym takim, jak ci chłopaki z innych krajów. Chociażby powiedzmy z Portugalii czy z krajów, gdzie przez 12 miesięcy w roku, przez kilka godzin dziennie mogą się bawić na podwórku w tą piłkę, tak? Czego w Polsce niestety nie ma. I tego klub nigdy za nich nie zrobi. To znaczy tak naprawdę prawdziwe kształtowanie, to jest moje już prywatne zdanie, sportowca, piłkarza się gdzieś zaczyna w wieku 12 lat. Wcześniej to są dzieci, które po prostu bez albo możliwości spędzania kilku godzin dziennie na podwórku, albo opieki rodziców, jeśli nie, albo nie jakiś nie wiadomo jak wielkich zdolności ruchowych i talentu ruchowego, to no, będą miały kłopot. No tak, ale nawet przyjmując założenie, że od 12 lat zaczyna się dopiero piłka, no, sport, poważniejsza, no, tak? No to i tak te dzieci angielskie, teraz ich przykładu się trzymajmy, czy też nawet włoskie, mają przewagę nad naszymi. Teraz pytanie, z no czego to wynika? No to się bardzo wyrównuje później. No my mieliśmy na przykład ostatni rocznik 2000, tak? Z Wolfsburgiem grał. 2000. Z bardzo dobrą drużyną i prawdopodobnie rocznik tam, nie wiem, 2005 by tam byłaby różnica znacząca, a w roczniku 2000 graliśmy jak równy z równym. Tam prawie przegraliśmy 2-1, ale z sytuacji i tak dalej spokojnie mogliśmy ten mecz wygrać. I więc właśnie z biegiem czasu to się wyrównuje. To znaczy to też nie jest tak, że chociaż pewne cechy, jak się ich nie wykształci do tego 11 roku życia, czy 12, to już później trudno. No ja jeszcze powiem też w tym kierunku, co prezes powiedział, ponieważ dużo na ten temat dyskutujemy. Ja jeszcze powiem bardziej drastycznie. Dopóki środowisko piłkarskie, może szerzej polskie społeczeństwo, nie zrozumie, że elita musi grać z elitą, to będzie bardzo ciężko podnieść ten poziom. Ponieważ w tych krajach kluby Tottenham, Manchester, Arsenal grają między sobą. U nas musi być szeroko dostępny sport i mało kto doprowadzi nawet na tym poziomie rozgrywek, żeby, załóżmy, Legia grała tylko z Polonią, grała z Lechem czy z innymi klubami, ponieważ nie ma tyle klubów jak w Londynie na bardzo wysokim poziomie, tylko jest niestety mniej tych klubów i u nas zawsze każdy musi mieć dostępność do masowego sportu, zgadzam się z tym, natomiast już w młodym wieku można wyselekcjonować grupę najbardziej utalentowanej młodzieży, ale wszyscy powinni do tego dążyć, żeby w tych grupach, w tych populacjach byli najlepsi. Czyli najlepsi muszą grać z najlepszymi. I my możemy... Bo co innego, zrobić. Ja tutaj przepraszam uściśle chyba to, co chciał powiedzieć Jacek, bo co innego jakby trenowanie i funkcjonowanie w Akademii Piłkarskiej, gdzie masowość, my również jakby ich hołdujemy, a co innego pozwalanie najlepszym w danym okresie grania z najlepszymi, ponieważ to się może zmieniać. Są chłopaki, którzy się szybciej rozwijają, są to zarówno mentalnie, jak i fizycznie. Są tacy, którzy robią progres szybciej, później trochę staną i chodzi o to, żeby selekcjonować tych najlepszych i dawać im możliwość rywalizacji na równym poziomie lub z trochę lepszymi, a tak przechodząc do konkretów, no to te nasze młodsze roczniki potrafią wygrywać po 20 do 1 czy 2.
co się mija w ogóle z jakimkolwiek celem, bo tutaj zagra, jeśli jest po pierwszej połowie 10-0, no to bez sensu, to w ogóle nie powoduje. Byłem na takim meczu w sobotę, też mam swoje obserwacje z tym związane. Dobrze, ale to teraz tak, nie wierzę, że ja nie miałem czasu zrobić tej kolędy, przepraszam, byłem tylko nie na całym turnieju, obejrzałem fragmenty meczów w niedzielę przez prawie 3 godziny, ale nie miałem możliwości zapytać trenerów. Fundamentalne pytanie, po ile godzin w tygodniu trenują dzieci w Tottenham, w Chelsea, w Manchester United, w Benfice i tak dalej, i tak dalej. Stricte piłkarski. Ja odpowiem, że różni, ale ciekaw jestem też, bo chyba Maciek i... No nie wierzę, że nie pytaliście o to. My wcześniej już o tym wiedzieliśmy i praktycznie każdy klub czy każdy kraj ma inną filozofię, inne zasady działania. Można mówić, że na tym poziomie wiekowym w niektórych krajach jak Benfica trenują 3 razy nawet tylko w tygodniu po 1,5 godziny, a jak trenuje akurat... Tylko? To jest chyba sporo całkiem. No nie, no 2 treningi i mecz de facto. No, nie, no chyba sam trening, 3 razy... 1,5 godziny treningu plus mecz. Nawet może być... Nie, nawet mają, bo akurat z Benficą tego nie, chyba potrafią mieć 2 piłkarskie, 1 chyba ogólnodrojowy, jakoś tak, tak. No ale na pewno nie mają, można powiedzieć, że w tygodniu co drugi dzień spotykają się razem, jeżeli bierzemy pod uwagę mecz. 2 dni są wolne w tygodniu. Tak. Raczej. Ajax na przykład może nie częściej trenuje, natomiast dłuższe treningi ma, natomiast każdy ma swoją argumentację, ponieważ każdy zwraca na coś innego uwagę. Jedni mają krótsze treningi i może częściej się spotykają, natomiast chcą bodźcować na tym, żeby młody organizm był maksymalnie skoncentrowany, żeby były takie nawyki, aby każdy trening coś wnosił. Inni bazują na powtarzalności ruchowej, czyli dłuższego treningu. No, różne są koncepcje. My musimy przyjąć jedną z jakichś metod i kontynuować, żeby wyciągać wnioski. I sądzę, że przez ileś lat doszliśmy do jakiegoś tam perfekcjonizmu, który może nie pokazuje, że jesteśmy na najwyższym poziomie dzisiaj, natomiast w późniejszym wieku nam to się sprawdza, ponieważ my robimy postępy. Mogę, Jacek, ciekaw jestem, co powiem Maciek. Przy tobie. W skrócie się to sprowadza do tego, że my w naszych różnych dyskusjach z Przemkiem i ja też, to jest takie moje przemyślenie, uważam, że te nasze dzieciaki mogłyby mieć jedną jednostkę treningową piłkarską więcej i by im to nie zaszkodziło. I ciekaw jestem. Znaczy, z mojej perspektywy zawsze bardziej zasadne jest pytanie, jak trenować niż ile trenować, tak? Pierwszym krokiem jest jakość i myślę, że na każdym etapie wiekowym nawet to jest podstawowa kwestia, bo mamy w Polsce szkoły mistrzostwa sportowego, gdzie sam program edukacyjny wymusza bardzo dużą ilość godzin treningowych, no ale jakoś w tej chwili tych piłkarzy ze szkoły mistrzostwa sportowego nie mamy na najwyższym poziomie. Tak, programie. Tak, ale skupmy się na tych piłkarzach około rocznika, który grał w Legia Cup, tak? Czyli 2050-latków. Nie, powiedzmy, tak. Bo to jest istotne, bo SMS no, dotyczy, wiadomo, no, chłopców już dojrzałych. Nie, no oczywiście, że tak. Natomiast najważniejsze z mojej perspektywy jest to, żeby obrać daną drogę, która będzie po prostu konsekwentnie realizowana i jeżeli będziemy mieli spójną filozofię na danych etapach, to będziemy to mogli oceniać po tym, jak zawodnicy wyglądają, kończąc wiek juniora starszego i na jakim poziomie mogą grać, bo nawet tutaj, jeżeli chodzi o obszar Warszawy, są drużyny, które na etapie piłki 7-osobowej wygrywały ligi. W tej chwili są na etapie piłki 9-osobowej i z tej ligi spadają, ponieważ wcześniej postawiły na zawodników silniejszych, większych, którzy dają efekt, więc troszkę myślę, że powinniśmy to rozpatrywać w dalszej perspektywie. Nie, panowie, konkretnie. My z Przemkiem prowadzimy od 2 miesięcy dyskusję dotyczącą ilości jednostek. I będzie zaraz następne moje pytanie. I uważamy, nie, z Jackiem również 2 lata prowadzę tę dyskusję i uważamy, że takim najsensowniejszym rozwiązaniem w Legii byłoby 3 razy 1,5 treningu piłkarskiego plus mecz. Tylko, że w tej chwili... Zaleceniem dla rodziców bardzo dużej dbałości o rozwój ogólnofizyczny. No to można powiedzieć, że w tej chwili to mamy. Czym jest, no ja wiem, czym jest, wynika to z tego, że i z racji pogody, i z racji kultury, która się stworzyła, powiedzmy, nazwijmy ją kulturę iPada czy innych nowości technicznych,
wygląda na to, że jednak większość dzieci nie ma możliwości czasu, spędzania tylu czasu no w ruchu, po prostu nieruchomo w ruchu, że jak klub i rodzice im tego nie zorganizują, to nie ma już podwórek, gdzie sobie idą tą piłkę pokopać, więc tak naprawdę i jak my im nie pomożemy tego jakoś robić, trzeba zastąpić. To albo będą kopali w domu i bili żyrandole. Dobra, to inaczej. Znaczy, na pewno czas jest bardziej zorganizowany, ale można powiedzieć, że już teraz na poziomie Akademii mamy 3 jednostki piłkarskie, mamy jedną jednostkę ogólnorozwojową i mecz. W związku z tym daje nam to 5 dni, 2 dni wolne od zajęć. Zresztą trening to nie tylko to, co na boisku, ale to też analizy, to też rozmowy indywidualne z zawodnikami. Mieliśmy przykład nawet wczoraj trenerów Tottenhamu, którzy już w niedzielę podsumowywali każdego zawodnika indywidualnie, jak grał w sobotę. Dla każdego była przygotowana prezentacja, więc to też jest trening, to też jest uświadamianie tych dzieciaków, na jakim są etapie, co robią dobrze, co muszą poprawić. Pamiętajmy tylko, że musi być zachowane do tego wszystkiego, że z wiekiem dziecko rozwija się i na dany moment jego rozwoju musi być odpowiednia dawka, czyli z biegiem czasu musi być, tak jak to ujmujemy w Akademii, progresja na każdej płaszczyźnie, czy ilość rozegranych meczy, czy ilość minut odbytych treningów, bo pamiętajmy, że kiedy skończy się wiek juniora, dopiero wchodzimy w jakiś aspekt, gdzie zawodnicy naprawdę są w takim kieracie, który muszą wytrzymywać przez dłuższy okres czasu. Jeden z tematów, o którym dyskutujemy z Jackiem, ja mu daję przykład mojej córki, tego co się dzieje w tenisie, ale tu muszę jakby podzielić Jacka obawy, to znaczy mówiąc wprost, czym więcej im doładujemy teraz, tym większa szansa, że w wieku 12 lat przyjdą do domu i powiedzą, mają w nosie tą piłkę, pomimo wielkiego talentu, wielkiej umiejętności. Ale poczekaj, ale jeśli twoja córka przychodzi do ciebie i mówi, tata, ja nie chcę iść na trening, to ty jej przecież nie posyłasz na siłę, prawda? No tak, tylko pytanie, jak bardzo te dzieci rzeczywiście chcą iść na trening, bo same chcą, a jak bardzo spełniają oczekiwania rodziców, którzy wiedzą, że z właśnie. Ale to jest fundamentalna kwestia, tak? Z zaciśniętymi zębami stoją pod kratą u nas i mokną. I się zastanawiają, kiedy można podpisać pierwszy kontrakt z menedżerem, tak? Więc jednak to jest bardzo taka miękka kwestia i uważam, że nie ma jasnej odpowiedzi, ale na pewno jest tak, że czym więcej im doładujemy teraz i czym bardziej te dzieci nieświadome jeszcze w pełni będą spełniały oczekiwania rodziców, środowiska, chodzą też tu na mecze, jakby cała kultura Legii wygrywania, stresu i tak dalej, spowoduje, że na pewno większy ich odsetek w wieku powiedzmy 12-14, kiedy zacznie być świadomych, zawiesi buty na kołku i powie, że ma to gdzieś, bo to jest kwestia też moim zdaniem nie... Dość. No i wtedy najtwardsze jednostki przetrwają. Tylko charakteru. No tak, tylko to tak samo można by powiedzieć, możemy pójść z aspektem fizycznym, czyli teraz im odpuścić, a później jakby dać z biegiem czasu dokładać. To jest to, o czym mówi Jacek. I wydaje mi się, że nie ma jasnej, bo my 2 lata o tym rozmawiamy. Ale przecież możemy od razu powiedzieć, że młody chłopiec, który ma 10 lat, to ma marzenia, żeby zostać Lewandowskim, czy Messim. Nie, i wszystko. Dudą. Przemka syn chce zostać Dudą i nic innego go nie obchodzi. Czyli zawodnikiem profesjonalnym. Może ja wczoraj widziałem kilku takich, przepraszam, którzy chce być Guillerme. Może być... No, to też było ciekawe, kilku wczoraj chłopaków. Dałem specjalnie przykład zawodników najlepszych na świecie. Natomiast... Żeby tego dokonać, skoro lubią grać w piłkę, kochają dany klub czy danego zawodnika, mogą cały dzień grać w piłkę. Natomiast naszym zadaniem jest, żeby to odpowiednio dozować, że jeżeli dorosną, będą pełnoletni, dalej będą mieli pragnienia rozwoju. Ponieważ jeżeli zawodnik nie będzie miał parcia, wszystko jedno, czy będzie miał 18 lat, czy 29, czy 30 lat takiego parcia, nigdy nie będzie zawodnikiem na najwyższym poziomie. I my nie możemy przeładować tego akumulatora w młodym wieku. I to jest... Nikt mnie nie przekona do tego, ponieważ tylu zawodników... No ja 2 lata nie potrafię go przekonać, więc... Czyli to Jacka pomysł wszystko. Tak, ja biorę wszystko to na siebie, bo wiem, że to jest... że tędy jest droga, że kluby właśnie na najwyższym poziomie sprawdziły to,
pod względem nawet, uważam, naukowym, pod względem praktyki, ponieważ w klubach, o których mówimy, które tu przyjeżdżają, pracują nad tym poprzez 100 lat czy więcej, kiedy klub istnieje od któregoś roku, tak jak Legia od 16 roku, to wszystkie akademie funkcjonują w tych klubach. Nie, ja bym jednak to datował, znaczy brał pod uwagę, nie wiem, 3 dekady gdzieś, kiedy gdzieś zakiełkowała ta świadomość rozwoju poprzez akademię, kiedy to nie stało się sportem, z rekreacji nie stało się wyczynem. Tak? Ale mają jakieś doświadczenia, przekazują z pokolenia na pokolenie. U nas praktycznie to od 90 lat się rozpoczyna. To jest bardzo krótko. Wcześniej były kluby zakładowe, tak jak my trenowaliśmy, jeździliśmy na obozy, wszystko było szeroko dostępne, nie było żadnych programów treningowych, wszyscy szli, trenowali. Tak, selekcja naturalna była. Nie można było też poddać pod wątpliwość tego, co mówi trener, bo on był jedynym autorytetem. No nie było wtedy internetu, nie było książek, w których można... Teraz rodzice wszystko wiedzą lepiej. Kluby, wyjeżdżało się, trenowało się w górach, biegi z góry pod górę, najtwardszy materiał. Biegi z góry to głupio moim zdaniem. Wszystkie były i kto był twardy, wytrzymał. Teraz niestety jest wszystko odwrotnie. Jeżeli znajdziemy brylant, to tak trzeba go obrabiać, szlifować delikatnie. O, i kolejny obszar dyskusji mojej z Jackiem. Ja uważam, że mają za dobrze, Jacek. Pewnie, że mają za dobrze, ponieważ ci, co są na najwyższym poziomie w danym wieku, to nie znaczy, że oni są święte krowy, za przeproszeniem, nic nie można z nimi pracować, tylko od tych ludzi jeszcze więcej trzeba wymagać. A my robimy odwrotnie. Jeżeli ktoś jest świetny, to wtedy już wszystko ten zawodnik może, wszystko za niego załatwimy, do szkoły nie musi chodzić, dobrze grał... Chyba ten aspekt będzie wykreślić. To się wytnie. Dobrze. Ja mam pytanie do Macieja Szymańskiego i teraz poproszę cię, żebyś nie mówił swojego zdania, bo ja właśnie chciałbym usłyszeć zdanie fachowca na ten temat. O kurczę. Która sytuacja jest bardziej komfortowa, to jest złe słowo, znaczy złe kryterium. Która sytuacja bardziej rozwija małoletniego piłkarza? Weźmy tego 10-latka z rocznika 2005. Sytuacja, w której gra w drużynie słabszych od siebie i się wyróżnia, dzięki temu ma możliwość pokazania swoich umiejętności, bycia liderem, sprzedania, rozwijania się, czy sytuacja... Brania na siebie odpowiedzialności, czy sytuacja, w której młody piłkarz ma lepszych od siebie i próbuje, no, jeśli ma wrodzoną jakąś ambicję do nich dociągnąć, no to można oprzeć się na analogii ucznia, który będą w klasie wyrównawczej, będąc super zdolnym, zawsze obniży loty, bądź też będąc on trochę słabszym, będzie starał się dorównać tym najlepszym. Czy to jest chyba to, co rozmawialiśmy o tym środowisku, o tej rywalizacji na wysokim poziomie. Jak ktoś na tej ma tę rywalizację na co dzień i nawet na dzisiaj jest troszeczkę słabszy, to za chwilę będzie w stanie wejść na ten poziom. Czyli która sytuacja jest lepsza? Znaczy tutaj to ja, bo Przemek troszkę manipuluje. Czyli w skrócie, lepiej grać od, powiedzmy, w roczniku 2005. Mówimy o Polsce, Warszawie. Powiedzmy w najlepszej drużynie Warszawie, która wygrywa po 20-0 z innymi, czy w takiej drużynie, która w każdym meczu musi walczyć i nie jest się otoczony dobrymi piłkarzami na tyle, którzy zagwarantują to, że ten wynik zawsze będzie podzielony. No tak, już nie, no to też jak nie, bierzemy pod uwagę okoliczność... Ja mówię o treningu, nie o meczu. Nie, no ale tak naprawdę najwięcej jednak takich aspektów meczowych to daje to ogranie meczowe, tak? To wiadomo, że co innego jest trening, a co innego jest mecz. Czy to ale to ja się zgadzam. Podczas treningu, czy to gierka. Dobra, to wrzućmy to do jednego worka i rozpatrujmy te przypadki także i chodzi o trening i o mecz. Znaczy, moim zdaniem równa się w górę, tak? Czyli jeżeli jest środowisko, które wymusza na mnie wykonywanie czegoś szybciej, czegoś bardziej efektywnie, no to muszę się do tego dopasować, tak? I w perspektywie czasu jestem w stanie to zrobić. Tylko to też są czasami indywidualne przypadki, bo ja akurat miałem przez jakiś czas możliwość współpracy z trenerami z Ajaxu. I jest przykład Snydera, z którego chciano zrezygnować, kiedy miał 14-15 lat w ogóle z akademii, bo za mały, bo sobie nie radził fizycznie, nie radził sobie też z tym wszystkim mentalnie. I ich recepta była po pierwsze taka, żeby dać mu czas, po drugie taka, żeby on w ogóle nie grał, nie rywalizował ze starszymi, tylko rywalizował w swojej kategorii. Także to też jest takie bardzo indywidualne. W Belgii są dwie reprezentacje, tak? Jest reprezentacja A i reprezentacja
tych późno dojrzewających, którzy no, na dzisiaj nie są w stanie no, rywalizować w pełni, ale w perspektywie czasu mogą to robić i chociażby Eden Hazard jest przykładem, który większość czasu spędził w tej drugiej reprezentacji, a nie w tej pierwszej młodzieżowej. No tak, to, czy jak brzmi odpowiedź? Że... Bo my się sprzeczamy cały czas. Ja mówię, że... Ale to ja myślę... W sytuacjach boiskowych, w skrócie, są to tak jakby element indywidualnych umiejętności i jakby posiadania umiejętności wzięcia na siebie odpowiedzialności i podejmowania dobrych decyzji jest dużo łatwiej się wyrabiać. Nie masz takiej sytuacji jak te nasze drużyny, które czasami obserwuję, że wygrywają po 10-0 i oni nie mają styl, oni sobie grają co tam. Nie, no oczywiście. Jak ktoś ma pressing zawodnika, to do kogo nie odda, to też jest dobry. Więc on nie musi podjąć decyzji takiej, która będzie najlepsza w danym momencie dla drużyny, bo może grać bezpiecznie, bo do kogo go nie zagra. No tak, ale to jest tylko wariant, który daje bonus temu najlepszemu. Reszta przy nim się nie rozwinie. No nie, a inni mogą do niego też stać się ciągnąć, bo zawsze jest tak, że czy na treningu, czy w grupie jakichś chłopaków, to wszyscy starają się dorównać do lepszego. No w tym zakresie jakby to jest oczywiste. Problem polega na tym, że my, to co mówili panowie wcześniej, że my nie mamy w Warszawie za bardzo do kogo się równać, a już na pewno nie 10 konkurentów, że jakbyśmy chcieli, czy jak wystawiamy nawet w starszych rocznikach 99 na poważnie gramy mecz, no to wygrywamy z następnym 5-0, tak? W sensie jak się przygotujemy do tego meczu. A już młodszych to w ogóle nie mówiąc nawet, więc to nie... Zobaczcie, jak od Legii Cup dojechaliśmy do... Właściwie to zrobiliśmy drugą kursokonferencję. Ja wczoraj byłem na tym spotkaniu organizowanym przez Legion z wykładowcami Jackiem Magierą, Michałem Probierzem, pan Śledź był chyba, zdaje się, też no sporo trenerów, także widziałem trenerów, którzy pracują w Legii, pojechali podpatrzeć, jak to wszystko wygląda i tam dyskusja naprawdę była bardzo, bardzo gorąca. No dobrze, bo trzeba dyskutować. Generalnie chodziło o to, żeby nie zabijać kreatywności wśród piłkarzy, że trener nie jest od tego, żeby podpowiadać, no podpowiadać tak, ale nie cały czas suflować każdą decyzję. No to może... Legia Cup potwierdzeniem jest tego, gdzie najlepsze drużyny naprawdę... Trener milczał. Można zobaczyć, gdzie zawodnicy niesłychanie byli kreatywni. To jest jeden z wniosków na pewno naszych. Ale gdzie... też każdy wiedział, że musi być odpowiedzialny. No oczywiście. Nikt się nie bał wejść w dribbling czy coś. Tottenham to w ogóle grał bramkarza, nie wiem, czy widzieliście. Widzieliśmy, no w każdym meczu kto inny był w bramce. Natomiast jeszcze i o tym mówiąc, ale wracając szczególnie do takich aspektów, o których wcześniej było mówione. Zależy, czy patrzymy na drużynę, czy indywidualnie na zawodnika. Jak patrzymy indywidualnie na zawodnika, to jest bardzo, wydaje się, prosta odpowiedź. Lepiej, żeby zawodnik wybrzmiający trenował w starszym roczniku. I lepszych od siebie, tak, obok siebie. Natomiast wcale to nie jest takie proste, ponieważ jest wiele płaszczyzn, na które trzeba spojrzeć. I niestety, z mojej strony powiem, że tak powinno być, trzeba zaufać, najogólniej mówiąc, klubowi czy trenerom, bo trzeba wiedzieć o takich chyba najważniejszych rzeczach, gdzie w młodym wieku musimy kreować, że ktoś jest liderem i ktoś bierze na siebie odpowiedzialność innych zawodników i wiadomo, że jak weźmiemy do starszego zawodnika, do starszej drużyny, to już wtedy nie będziemy rozwijali takich aspektów. Musimy też brać pod uwagę to, że niektórzy są wcześniej dojrzewający, niektórzy późno dojrzewający i naprawdę trzeba dobrze znać zawodnika, czy to już jest moment, aby rywalizował ze starszymi, żeby chociażby krzywda mu się nie stała. I dlatego trzeba być pewnym, że jeżeli kogoś bierzemy na stałe do starszej drużyny, to naprawdę on w tej drużynie będzie tworzył jakiś trzon nawet tej drużyny. Nie, że pójdzie i będzie tam jeden ze słabszych. I to nie na jeden trening, czy na tydzień, ale na dłuższy okres czasu. Ale jest... to jest jeszcze, Jacek, jeden aspekt, to co powiedział Maciek dotyczący Snydera, że to jest tak, że ten, tak jak ja obserwuję, że to nie jest tak, że jakiś chłopak, powiedzmy, od 10 roku życia do 18 robi stały postęp, tak. I ten, ta sytuacja się dynamicznie zmienia i raz jest tak, raz jest inaczej, raz szybciej rośnie, raz ma lepszy okres, lepszą formę, powiedzmy, tak, raz słabszą i to nie jest
jednoznaczna... Na pewno nie jest to zero-jedynkowe. I dlatego chciałem powiedzieć, że musi być zaufanie ogólnie mówiąc do klubu, bo różne mogą być momenty. I nieraz będzie podjęta decyzja, że ktoś przechodzi do starszego rocznika, ale naprawdę to jest właściwe na dany moment, ale w innych momentach, tak jak prezes powiedział, no niestety... Dobra, ale mówcie szczerze, jakie jest wasze zdanie, bo odwracając do kwestii Przemka. Ja uważam, że trenowanie, jak ja obserwuję, i granie meczów, które się wygrywa 20-0, to jest bezsens. To jak to się zdarzy raz na rok, to ten, ale granie w drużynie, która wychodzi i tak naprawdę dzieciaków 8-9-letnich i zastanawia się, czy wygra 15, czy 18, czy 16, to jest w mojej ocenie strata czasu. To się nie rozwija, oczywiście. To lepiej w ogóle na tym meczu nie wychodzić. No o tym nie musimy chyba dyskutować. No nie, to jest poza dyskusją, bardziej chodziło o warunki. Tylko ja wiem, dlaczego prezes o tym mówi, bo często się zdarza w naszych drużynach, że tak jest, tylko że pamiętajmy, że my działamy w klubie systemowo i chcielibyśmy, żeby systemowo do tego podchodził okręgowe związki, czy Polski Związek Piłki Nożnej. Ale to już się nie żal teraz. Niestety. Wszyscy wiedzą, że nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę 2005 rocznik, że będzie grał w starszym roczniku, no to a gdzie będzie grał 2000 rocznik, a gdzie będzie grał inny rocznik? Czyli wszystkich musimy przesunąć wyżej. A jak jest? Przecież teraz w juniorach starszych grają zawodnicy o rok albo o 2 lata młodsi. Czyli jeżeli przesuniemy wszystkich, to 3 lata będzie grał starszy. Nie, ale to wam powiem, że tak. Jeśli jest przewaga fizyczna, z sobotniego meczu obserwacja. Ursus Warszawa, Legia 2006 rocznik. Byłem na meczu. Chłopcy momentami, ci 2007 ten Ursus, momentami grali bardzo fajnie piłką, tylko dostali tam solidne bęcki, bo byli słabsi fizycznie. Wystarczył jeden łokieć, wystarczyło jakieś ostrzejsze wejście i oni spękali po prostu. Nie wiedzieli dalej, co ze sobą zrobić. Tak? To tak na marginesie. Tutaj ta różnica nie może być różnic. Chciałeś się zapytać w sensie, jak jest w Legii dzisiaj, no to w Legii dzisiaj jest tak, to jest moja obserwacja. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle z perspektywy klubu, który tak naprawdę na sam koniec powinien dążyć do tego, żeby jak najwięcej tych chłopaków zagrało w Ekstraklasie czy w pierwszej drużynie Legii, no to prawdą jest taka, że my w młodszych rocznikach dbamy o wszystkich tak samo. To znaczy, że nie mamy systemu i nie mamy filozofii, która powoduje, że specjalnie prowadzimy tych, którzy w wieku 8 czy 9 czy 10 lat się zdecydowanie wyróżniają. Nie umiem odpowiedzieć, czy to jest dobrze czy źle. Powiedzmy, społecznie mi się to podoba, więc ja się czuję z tym komfortowo. Każdy powinien mieć równe szanse. Ale może z perspektywy klubu i osiągnięcia celu w postaci możliwie największej ilości zawodników, którzy będą co roku 2 czy 3, to może my powinniśmy się skupić na 2 czy 3 i starać się indywidualnie podporządkowywać w pewnym sensie drużynę pod nich. Ale ja bym się z tym tak już czysto ludzko źle czuł, ponieważ ja osobiście nie wierzę, że gdzieś do tego 10-12 roku życia, że ta selekcja w ogóle ma sens. Ale mówiąc że o grze w słabszej bądź mocniejszej drużynie, nie miałem na myśli wcale tych przeskoków. No ale w wielu tych klubach, wielu tych klubach tak się robi. Tam byli i młodsi chłopacy w niektórych drużynach. Z dwójką gość, który grał, na pewno był młodszy. No tak, i w wielu klubach się robi tak, że się podchodzi bardzo indywidualnie do tych zawodników i właściwie się stara tam planować ich karierę w dłuższym okresie czasu. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale... Wychodzi nam najdłuższy program w ogóle z ostatnich. Ale nie, to jeszcze jedna kwestia tylko a propos tej kreatywności, o której też Jacek wspomniał i tej konferencji, na której słyszałem, bo powiem wam, że też przy okazji takiego kuluarowego spotkania zabrałem głos i posłużyłem się przykładem legijnym. Oj, to musiałeś mieć ciężką dyskusję. Nie, posłużyłem się przykładem legijnym, bo to jest tak samo rolą trenera nie zabijać kreatywności u dzieci, jak i rolą rodziców jest nie zabijać. Moim zdaniem ta relacja klub-rodzice też powinna być dość istotna i powinna zabijać wszelkie takie przejawy przejmowania kompetencji rodziców zamiast trenerów. Krótko mówiąc, przykład z ligi LSS-ów. Jest chłopiec, który wziął 2 razy piłkę od własnej bramki, ponieważ rywal był słabszy, przedryblował. Strzelił bramkę. Sytuacja się powtórzyła i rodzic drugiego chłopca, który tej piłki no, siłą rzeczy nie dostał, bo ten to zrobił, zaczął krzyczeć, nie kiwaj, tylko podaj. To dziecko nie słyszało, co ten rodzic powiedział, podbiegło do kraty i mówi, słucham, masz nie kiwać, tylko podawać, powiedział rodzic innego dziecka. I to dziecko już później zawsze podawało i już nie zrobiło żadnej akcji dlatego do końca meczu. Całe szczęście, że najlepszy okres szkoleniowy to jesień, zima, bo grałem pod balonem. Ale tam też się przychodzi na mecze. I wtedy nie mają jak rodzice podpowiadać.
Nie, nie możemy narzekać na naszych rodziców. Naprawdę nasi rodzice, trzeba pochwalić, bardzo mało ingerują, przynajmniej w stosunku do innych do klubów. I to jest naprawdę, wydaje mi się, że też uderzamy w świadomość rodziców. I dlatego ja będę tyle mówił o zaufaniu rodziców do klubu, że podejmujemy słuszne decyzje. Nie tylko dla klubu, ale szczególnie dla młodych zawodników. To jeszcze na koniec, tylko wam powiem, był też mecz. Grała Legia z klubem z Radomia, już mniejsza o nazwę, bo tam jest kilka tych klubów. I ten klub wygrał z Legią. Kiedy to było? Pod balonem na Warszawiance, jedna z matek, która przyjechała za mną. Zaklewa siarczyście, sobota udana, Legia dostała w no ale to akurat jest specyfika Legii, która ja uważam, że chłopakom nie zaszkodzi, że wiadomo jest tak, że w całej Polsce i czy Warszawie i we wszystkich meczach to gra im się trudniej, bo jest dla wielu to jest duża radość, jak uda się strzelić na bramkę. I 40 minut, panowie, nasza audycja. Maciej Szymański najmniej powiedział z nas. Zagadaliśmy. Nie, ale ja jeszcze muszę skorzystać z okazji. Zmieniamy coś na przyszły rok, Maciek, pod to Legia Cup, czy... Pod kątem? No, chociażby wyniku, no. No, będziemy robić wszystko, żeby ta różnica, która dzisiaj się zmniejszała, do czego to doprowadzi, to zobaczymy. No, ja uważam, że tych kilku zawodników z tego rocznika akurat, tak, w perspektywie czasu jest w stanie na ten poziom wejść, ale musi na tym poziomie rywalizować, moim zdaniem, regularnie, a jak to będzie w przypadku kolejnego rocznika, to zobaczymy. Natomiast na pewno ja będę zadowolony, jeżeli ta różnica pod kątem wyszkolenia indywidualnego będzie się zmniejszała. Czy to się przełoży na wynik drużyny w tym wieku? To się okaże, ale żeby indywidualnie właśnie tacy chłopcy, jak był chociażby w Tottenhamie, żebyśmy mieli takich ludzi. Też jedną rzecz tylko zapytam, a jak to będzie wyglądało w przyszłych latach? Rozumiem, że to będzie cały czas turniej dla 10-latków, tak? No tak, jest. Taka jest jego idea. Bo Lech ma swój Lech Cup i tam jest 2004 rocznik dla tego roku, który... U11. Tak. U11, ale będzie U10. Z tego, co wiemy, chyba tak. Nie, raczej nie będziemy chcieli tego zmieniać. Zawsze łatwiej wyciągać wnioski, jeżeli w podobnym wieku zawodnicy rywalizują. To jeszcze zapytałem w takim razie, ale to poproszony zostałem o to przez rodziców między innymi. Jaki będzie najniższy rocznik w Akademii docelowo? Najniższy, no to praktycznie można powiedzieć, że 5 czy 4-latkowy. No nie, ale nie w LSS-y. Chodzi mi o reprezentację, tak? Nie, chodzi mi o Akademię, nie o LSS-y, tylko... Ale o reprezentację de facto, bo to się do tego będzie sprowadzało. No, cały czas nad tym myślimy, analizujemy. Sądzę, że... Na pewno będziemy podciągali troszeczkę w górę te nasze założenia i bardziej jeszcze profesjonalnie i szkoleniowo podchodzić w starszych rocznikach. Czyli za 2 lata Legia Cup nie wiadomo w jakim wieku się odbędzie. Nie, tak samo jak LSS-y są, tak samo będą takie reprezentacje i będziemy mieli na pewno lepszych zawodników już w młodszych rocznikach, bo jednak ta praca będzie przynosiła owoce, dlatego zaznaczyłem od 4-5 roku życia, bo nawet takich zawodników będziemy mieli w przedszkolach, że efekty będą właśnie przychodziły już wcześniej. No, natomiast prawdą jest tak, że ten U10 to jest taki pierwszy rocznik, powiedzmy, który na pewno chyba nawet z przepisów licencyjnych wynika. Już jest pierwsza reprezentacja Mazowsza, jaka została powołana teraz. Właśnie, powiedzcie mi jeszcze, dlaczego w reprezentacji Mazowsza mam tutaj listę powołanych zawodników. W roczniku 2006 jest aż 9 piłkarzy Kosy Konstancin, tylko 4 piłkarzy Legii i po 1 piłkarzu z innych klubów, a jeszcze Skola chyba ma 6. Skąd ta dysproporcja i czy was to nie martwi? W ogóle. W ogóle. W ogóle. Ja powiem coś niepopularnego, ale to jest mój wniosek z 3-letniej obserwacji. Kadry przeszkadzają bardzo w szkoleniu i właściwie nic nie wnoszą. Tak trzeba sobie powiedzieć to szczerze, szczególnie te kadry regionalne. I jeżdżenie na nie nie wnosi żadnej wartości dodanej, taka jest prawda. Już nie mówiąc o tym, że ten aspekt, powiedzmy, rozwoju fizycznego jest tam... Nasi najlepsi zawodnicy w kilku rocznikach, powiedzmy 99, 2000 czy 2001, nie jeżdżą na te kadry jednak. I to
Ja tylko mógłbym dopowiedzieć w ten sposób, że możemy przynajmniej 3 programy następne po 40 minut poświęcić, żeby szerzej przedstawić problem łączenia szkolenia kadr Polskiego Związku Piłki Nożnej, okręgowych związków i klubowych. Dobrze, to zrobimy taki program. Tylko, że nie będzie to najbliższy, bo w najbliższym programie naszym gościem będzie Dariusz Mioduski. Zapowiedział się w naszej audycji. W czwartek robimy, to w piątek będzie do odsłuchania. Póki co dziękujemy bardzo. Panowie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.